Ja zostałem przez profesor Fikus poproszony o przygotowanie wykładu, który miał mieć dwie zasadnicze cechy. Miał być naukowy i miał być w stylu kawiarnianym, więc postarałem się, żeby obie te cechy były. To znaczy będą Państwo mieli do czynienia z dawką wiedzy no, z tego poziomu czy z tego pułapu, co doktoranci w naszym instytucie, aczkolwiek wyselekcjonowanej. Natomiast będę też starał się opowiedzieć trochę anegdot, trochę rzeczy takich pobocznych, dużo dygresji będzie. Ten wykład został specjalnie dla Państwa przygotowany według właśnie zaleceń i próśb Pani Profesor. Zanim zacznę, to chciałbym powiedzieć, że w ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie mnie tutaj. Popularyzacja nauki to jest jedna z rzeczy, którą uwielbiam robić i dzięki popularyzacji nauki, dzięki działaniom takich osób jak Pani Profesor, ja też stałem się naukowcem, bo w tym roku mija 25 lat, od kiedy musiałem podjąć decyzję o tym, co będę robił w życiu, od mojej matury. I właśnie dzięki temu, że czytałem Wiedzę i Życie, czytałem Świat Nauki, to były wtedy jedyne nasze okna na świat naukowy tak naprawdę przed epoką internetu, plus jakaś tam garść podręczników. Byłem w stanie podjąć tę decyzję, byłem w stanie postawić wszystko na tę kartę. Dzisiaj nie żałuję i dzisiaj mam pewien dług do spłacenia wobec innych. Dzisiaj nie mamy problemu z dostępem do wiedzy, natomiast mamy problem z selekcją tej wiedzy. Tych informacji, tej wiedzy jest tak dużo, że dzisiaj popularyzatorzy nauki nie są jej krzewicielami, nazwijmy to, nie dostarczają wiedzy, a raczej ukierunkowują i selekcjonują tę wiedzę i walidują ją. Więc mam nadzieję, że w tej formule się spiszę, w tej nowej formule. Wprowadzę może Państwa do tematu, chociaż tak naprawdę każdy z Was już się do tego tematu wprowadził, ponieważ wszyscy siedzicie w sali numer 123, w sali imienia Marii Skłodowskiej-Curie. To znaczy, że zdaliście test i trafiliście tutaj i o tym właśnie to będzie. To jest mapa, to jest zrzut z mapy Google i gdzieś mniej więcej tutaj, oczywiście nie Pałac Staszica, a restauracja McDonald's jest zaznaczona w komercyjnej mapie Google, ale wszyscy wiemy, że znajdujemy się gdzieś tutaj. I każdy z Państwa, patrząc na tę mapę, jest w stanie sobie wyobrazić, jak tutaj dotarł, byłby w stanie mi opisać, jak tutaj dotarł, nawet jeżeli używaliście też tej nawigacji z Google Maps albo jakiejś innej, żeby tutaj dotrzeć. Każdy z Was mniej więcej jest w stanie opowiedzieć mi, gdzie jest. Nawet gdybyśmy spojrzeli na rzut z powietrza tego budynku, w którym jesteśmy, większość z Was po chwili namysłu co najmniej byłaby w stanie powiedzieć, w której części budynku się obecnie znajduje. Macie go jestem, czy ktoś tak z Państwa tak od razu już wie, w którym rogu, w której części tego budynku jesteśmy? Tak? No wystarczy spojrzeć za okno, prawda? I wiemy, że jesteśmy gdzieś mniej więcej tutaj. Ale nie jest to takie trywialne. No, gdzieś w jakiś sposób musimy sobie tę wiedzę gromadzić, kategoryzować. Musimy ją w jakiś sposób reprezentować w naszym mózgu. Tak? Co to znaczy reprezentować w naszym mózgu? To znaczy, w mózgu nie siedzą żadne chochliki, skryby z kredkami, z piórami, nie rysują map na papierze, tylko mózg działa w ten sposób, że pomiędzy jego komórkami, pomiędzy neuronami przewodzone są impulsy elektryczne, mówiąc w dużym uproszczeniu, które na styku dwóch komórek zmieniają się w impuls chemiczny, a potem znowu elektryczny i znowu chemiczny i tak w kółko i w kółko. Natomiast to nie jest losowe, te wydarzenia nie są losowe i w zależności od tego, które neurony, w której części mózgu przewodzą te impulsy, to tak zmienia się treść naszych myśli, prawda? A więc to sobie zaczęli ludzie uświadamiać nie tak wcale dawno i jakieś tam systematyczne badania nad tym zjawiskiem były prowadzone właściwie od początku XX wieku, możemy powiedzieć. Ja Państwu przedstawię takie badania, ale najpierw może przypomnimy sobie, jakbyśmy chcieli powiedzieć o mapach przestrzeni, mapie w naszym mózgu, co byśmy chcieli, żeby się składało na tę mapę. Więc wracamy, powtórka z czwartej czy piątej klasy szkoły podstawowej geografia. Co potrzebujemy, żeby zrobić mapę? Potrzebujemy siatkę kartograficzną, tak? Czyli to jest projekcja kulistości Ziemi na kartce. Ona nam wyznacza południki, równoleżniki. Potrzebujemy wiedzieć, czego to będzie mapa, tak? No więc mamy kontur tej mapy, już widzimy od razu, czego to jest kontur. Potrzebujemy jakiejś treści, czyli czymś ten kontur musimy wypełnić. Tutaj mamy mapę fizyczną Polski z podziałem administracyjnym, prawda? To jest mapa. Jeszcze dobrze byłoby, żeby ją zorientować, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest północ, gdzie południe, gdzie są poszczególne kierunki.
Więc to jest mapa. Jeżeli byśmy chcieli w takim razie taką mapę w mózgu znaleźć, to co to w ogóle znaczy i gdzie tej mapy szukać i jak ona wygląda? To jest zadanie, które sobie postawili naukowcy mniej więcej właśnie na początku ubiegłego stulecia. I modelem, organizmem modelowym, który się doskonale nadawał do prac, do tych prac, był szczur. To jest taki trochę symboliczny raczej zdjęcie przedstawiające szczura w labiryncie, który musi znaleźć drogę do przysłowiowego sera albo do jakiejś tam nagrody. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w rzeczywistości. No i pierwszym takim naukowcem, który w ogóle sformułował taką koncepcję, że jest ta mapa w mózgu, był pan Edward Tolman. Tu widzicie ze szczurem, który jest jeszcze szary. Jeszcze wtedy szczury nie były albinotyczne. I on te szczury trenował w różnego rodzaju labiryntach, na przykład w takim, gdzie mógł zmieniać położenie i pozycje. Tutaj były przepierzenia różnego rodzaju, ścianki uchylne. I okazało się, że jak te szczury trochę pobyły w tym labiryncie, to bez względu na to, gdzie on je wypuścił, jak im to pozamykał, pozasłaniał, to te szczury były zawsze w stanie dojść do tego miejsca, które tutaj opisane jest jako food box, czyli pudełko z pożywieniem, czyli tam, gdzie dostawały nagrody. I on stwierdził, że to nie może być tak, że one po prostu się uczą jakichś skojarzeń, jakichś prostych mechanizmów. Nie, on stwierdził, że one muszą mieć w głowie całą reprezentację, całą mapę tego, ponieważ były takie sprytne i tak potrafiły sprawnie znajdować skróty i najbardziej optymalne, nie najbardziej optymalne, tylko optymalne przejścia, że no, stwierdził, że niemożliwe, żeby to były zwykłe odruchy Pawłowa, takie jak to wtedy niektórzy postulowali. I przeprowadził taki eksperyment. Wpuszczał te szczury na arenę okrągłą, więc szczur wychodził z miejsca A, przechodził przez korytarzyk do areny B, a następnie przez wyjście C po pokonaniu kilku zakrętów dochodził do swojej nagrody. Kiedy szczury już się tego dobrze nauczyły, pan Tolman zaskoczył je, odcinając wyjście C i przedstawił im cały szereg alternatywnych wyjść. I co te szczury zrobiły? No, gdyby te szczury faktycznie uczyły się tej mapy, tej trajektorii na podstawie zwykłych pawłowowskich odruchów, no to pewnie próbowałyby iść tędy, gdzie jest najbliżej do tego wyjścia C, a więc numer 9 lub 10. Okazało się, że większość szczurów jednak zdawała sobie sprawę, że pokarm, ta nagroda jest tutaj, mniej więcej w tym kierunku i one, mimo że nigdy wcześniej nie miały do czynienia z tym przejściem, wybierały przejście H i jak oczywiście tylko zorientowały się, że tu nie ma przejścia, wybierały przejście H i szły bezpośrednio do nagrody. I na podstawie tego typu eksperymentów pan Tolman sformułował właśnie taką hipotezę, że gdzieś tam w mózgu znajduje się ta reprezentacja, ta mapa. No dobra, ale pytanie, gdzie ona się znajduje? Jego mniej więcej w tym samym czasie prowadził badania pan Karlaczny, który podchwycił tę ideę i postanowił, że on sprawdzi, gdzie w korze mózgowej szczura znajduje się ta mapa. Przez kilka lat, właściwie przez 10 lat prowadził badania, przecinając chirurgicznie połączenia, losowo wybrane połączenia w korze mózgowej i patrząc, jak to wpływa na zdolność szczura do nawigacji. Niestety, proszę Państwa, to jest slajd, który pokazuje studentom, tym, którzy dopiero wchodzą na ścieżkę nauki, ponieważ to jest pan, który przez 10 lat nic nie odkrył. Tak? On jest już w podręcznikach, ale właśnie dlatego, że nic nie odkrył i on sformułował, był mocno sfrustrowany po tym czasie oczywiście, ponieważ jakby tych prób było bardzo wiele i jedyne, co mu się udało odkryć, to że im więcej zniszczył tego mózgu, tym gorzej te szczury sobie radziły. No nie jest to zbyt odkrywcze jak na 10 lat pracy, ale taki wtedy był stan wiedzy. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać, żeby można było to zepsuć, prawda? Więc pokazuje to jako taką uwagę, że praca naukowca może być bardzo często frustrująca i niewdzięczna. Mimo tego jednak nawet takie negatywne odkrycia gdzieś nas posuwają, gdzieś ułatwiają nam zrozumienie rzeczywistości. No więc zaraz się dowiecie, dlaczego mu się nie udało i zaraz się dowiecie też, jak się w końcu udało. To był przypadek pewien, a dokładnie przypadek kliniczny. Pani Brenda Milner zajmowała się takim przypadkiem klinicznym młodego człowieka, który cierpiał, nazywał się Henry Molaison. My przez wiele lat nie znaliśmy jego prawdziwego nazwiska aż do śmierci, znaliśmy go tylko jako pacjenta HM. I on zgłosił się z dosyć ciężkim przypadkiem padaczki, która uniemożliwiała mu de facto normalne funkcjonowanie. Ta padaczka, miał już przez dłuższy czas, ale jej objawy się nasilały, były coraz częstsze. On w tym czasie służył w marynarce, pracował w fabryce i jakoś funkcjonował, ale do pewnego momencie już funkcjonować nie mógł i zaproponowano mu na podstawie takich dosyć zgrubnych badań, że gdzieś tam w takiej małej strukturze, tak na samym brzegu kory, tak dosyć głęboko, prawdopodobnie znajduje się źródło tej padaczki i w sumie to jest taki mały obszar, że może by go można było chirurgicznie usunąć
i wtedy padaczka by zniknęła. On się na to zgodził. Ten obszar jest tutaj, więc widzicie, dlaczego pan Lashley nie był w stanie go trafić swoimi chirurgicznymi, precyzyjnymi cięciami, gdyż on zarówno u szczura, jak i u człowieka jest troszeczkę schowany. Więc usunięto mu ten fragment mózgu i co się okazało? Efekty były bardzo drastyczne. On stracił bardzo dużą część swojej pamięci autobiograficznej. To znaczy tych wspomnień, które w szczególności dotyczyły lat bezpośrednio przed operacją, czyli około 5 do 10 lat. Pamiętał wspomnienia z dzieciństwa, ale raczej jako koncepcję, czyli że coś tam było, wiedział, że coś tam się wydarzyło, że był wielki kryzys na przykład, ale nie pamiętał takich szczegółów autobiograficznych. Nie był w stanie też ich kodować, to znaczy nie był w stanie zapamiętywać nowych rzeczy. Codziennie lekarze musieli mu się przedstawiać i tak przez kilkadziesiąt lat on współpracował, był obiektem badań. Natomiast jedno, co jeszcze było bardzo uderzające, to to, że nie był w stanie korzystać z mapy, nie był w stanie poruszać się po swojej okolicy, nie był w stanie zapamiętywać nowych miejsc i wtedy właśnie uświadomiono sobie, że to właśnie w hipokampie jest siedlisko tej pamięci przestrzennej. Więc ta mapa, proszę. A co z padaczką? Padaczka ustąpiła, tak. No niestety nie poprawiło to jego komfortu życia, no bo w tym momencie właściwie do śmierci pozostał w szpitalu, bo nie był w stanie samodzielnie funkcjonować. Wiele form pamięci pozostało. Był w stanie uczyć się nowych rzeczy, takich w szczególności różnego rodzaju czynności nowych, tak, rysować, malować, ale nie był w stanie zapamiętywać nowych wspomnień, takich autobiograficznych, to znaczy takich, które przenoszą nas do tego miejsca, tak, wspominamy, przenosząc się w myśli do jakiegoś miejsca, do jakiegoś wydarzenia, które kiedyś było. To po prostu nie istniało w jego pamięci. Ale też, jak powiedziałem, nie był w stanie zapamiętywać map, no więc z tego wywnioskowano, że właśnie ta pamięć przestrzenna plus te badania Lashleya, które nie wykryły jej w korze, jednak musi siedzieć tam w hipokampie. No dobrze, więc zacznijmy badać hipokamp. Znowu wracamy do szczura jako modelu, organizm modelowy. Widzicie, że ten hipokamp u szczura, oczywiście ten mózg jest dużo mniejszy niż ludzki, ale procentowo ten hipokamp dość sporo miejsca zajmuje. No szczur musi sobie dobrze radzić w swoim środowisku, musi być w stanie znaleźć dobre miejsca, gdzie może żerować, gdzie jest niebezpiecznie, musi wiedzieć, musi się dosyć dobrze orientować w swoim środowisku, więc nie dziwne, że ten hipokamp jest dość spory. No dobrze, ale jak go badać? Co to znaczy, że będziemy badać hipokamp? Co zrobimy z nim? Potniemy go? No można go oczywiście pociąć, można zobaczyć, jak wyglądają połączenia nerwowe, to też się robiło, ale najciekawsze byłoby go badać u żyjącego stworzenia, żeby zobaczyć, jak żyjący zwierzę, jak funkcjonuje on podczas właśnie eksploracji, podczas zachowań normalnych, podczas poszukiwań, podczas funkcjonowania zwierzęcia. No więc to się udało. Teraz puszczę Państwu taki dla przypomnienia, to już o tym powiedziałem, ale to jest fajne filmik, który pokazuje, jak sobie wyobrażamy przekazywanie impulsów nerwowych, tak? Komórka nerwowa, impuls biegnie po aksonie i trafia do następnej komórki. Tutaj na połączeniu zwanym synapsą jest przekaz chemiczny, a więc widzimy, że aktywność danej komórki nerwowej przejawia się w tym, że ona tak nam rozbłyskuje, tak? Tutaj na tym filmiku, a tak naprawdę chodzi o to, że przez jej błonę komórkową przepływa pewien prąd. Jeśli przepływa jakiś prąd, to można ten prąd zmierzyć. Trzeba tylko mieć elektrodę, trzeba mieć wzmacniacz i można to by było zmierzyć, tak? No więc skoro tak, to można tam wsadzić elektrody. No dobrze, ale jeżeli włożymy tę elektrodę, to będzie tam mnóstwo tych neuronów, prawda? No więc to jest tak, jakbyśmy chcieli przy pomocy tego mikrofonu słuchalibyśmy całego chóru i chcielibyśmy zarejestrować tą panią tylko, albo tego pana. No byłoby to troszeczkę trudne, ale jakbyśmy tam postawili kilka tych mikrofonów, cztery powiedzmy, mieli dobrego dźwiękowca, technika, to może faktycznie byłby w stanie wymiksować nam tą panią, czy tą panią, czy tą panią. I nie oglądalibyśmy już całego chóru, ale pojedynczych chórzystów. I tak samo właśnie w tych eksperymentach, o których będę za chwilę mówił, które przeprowadził John O'Keefe, przy pomocy bardzo cieniutkiej elektrody wsłuchiwał się w działanie pojedynczych komórek nerwowych. Jak to wygląda taka elektroda? Jak widzicie, mówiłem, że są cztery. Tutaj są cztery bardzo cieniutkie, 10 mikronów średnicy, otoczone izolacją. Wkładane są do mózgu szczura. One sobie gdzieś tam lądują. Nie wiemy tak dokładnie, gdzie, bo nie widzimy ich. I nasłuchują. Więc jeżeli na przykład ten neuron jest aktywny, to na odczycie będziemy widzieli zmianę napięcia, prawda? A więc wiemy, że w tym momencie ten neuron był aktywny, możemy go
pojedynczy neuron możemy zidentyfikować. I co się dzieje, kiedy taki eksperyment przeprowadzimy? Otóż wyobraźcie sobie, że to jest pudełko, patrzymy na nie z góry, jego bok ma metr na metr, tak? Więc do takiego pudełka metr na metr wkładamy naszego szczura. Tego szczura akurat tu nie będzie widać, będzie tylko widać ślad jego, czyli szczur sobie chodzi. Gdybyśmy podążali za tym szczurem, okazałoby się, że ten neuron właściwie nie przesyła swoich impulsów w każdym dowolnym miejscu. Ograniczał się tylko do tego miejsca tutaj w samym środku. Więc jeden neuron wskazywał nam dokładnie, gdzie znajduje się ten szczur. I gdybyśmy zarejestrowali jednocześnie z kilkunastu czy kilkudziesięciu neuronów, to one stworzyłyby mapę. A więc jedna komórka wie, gdzie jest szczur i każda z nich jest w stanie zmapować nam inne miejsce na tym polu. To było... I przełomowe odkrycie właściwie w historii neurobiologii, dlatego że pokazano, że faktycznie aktywność neuronalna, aktywność naszego mózgu ma przełożenie na nasze zachowanie. Tak? Pokażę Wam Państwu jeszcze z własnego podwórka. Okazuje się, że dzisiaj nie tylko możemy tam włożyć elektrodę, ale możemy też włożyć tam bardzo malutką soczewkę i bardzo malutki mikroskop. To jest miniaturowy mikroskop, widzicie, niedużo większy od monety jednogroszowej. I ta mysz nie ma problemu z noszeniem tego mikroskopu na głowie. On waży chyba 2 czy 3 gramy. I możemy zajrzeć i obejrzeć rozbłyski tych neuronów. Tak jak Państwu pokazywałem na tej wizualizacji, to było czysta, że tak powiem, robota grafika. Natomiast tutaj faktycznie przy pomocy nowych technik mikroskopowych widzimy, tutaj tego neuronu nie ma, a po chwili on rozbłysnął. Tu widzicie, przez dłuższy czas był nieaktywny i nagle jest w tym momencie temat czy zagadnienie, które w swojej pracy doktorskiej porusza moja doktorantka Ula Włodkowska. Moja kolejna doktorantka i techniczka zajmują się nowymi koncepcjami labiryntu, to znaczy nie tworzymy labiryntu z wieloma przejściami, a labirynt, w którym mysz może biegać w nieskończoność, a tutaj możemy jej zmieniać wskazówki, możemy jej pokazywać, w którą stronę powinna iść. Ten labirynt jest całkowicie zautomatyzowany, dzisiaj poprosiłem, żeby mi przysłały, mam nadzieję, że coś zadziała. No niestety, bardzo mi przykro, ale nie działają klipy. I nie mogę Państwu pokazać, jak ta mysz biegnie i dostaje nagrodę i biegnie dalej. Być może na koniec odpalę swój laptop, albo może zacznę już go odpalać teraz i przełączymy się szybko, bo to są fajne, bardzo fajne, ciekawe, interesujące filmiki. No dobrze, czyli znaleźliśmy tą mapę. Znaleźliśmy najciekawsze w sumie, tak? Znaleźliśmy to miejsce, które mapuje nasze położenie przestrzeni. Dobrze, ale skąd ten hipokamp wie? Skąd on dostaje informacje? Jak ta nieprzetworzona informacja wygląda? No więc w tym celu trzeba było zacząć, tak jak Państwu mówiłem, można ten mózg zacząć kroić i analizować. Więc krojono ten mózg i analizowano, skąd dokąd przechodzą impulsy nerwowe, skąd dokąd przechodzą włókna nerwowe. To jest taki schemat, który doktoranci w moim instytucie muszą znać, żeby zaliczyć przedmiot. Bardzo uproszczony, to jest hipokamp, to są jego struktury w obrębie hipokampa, a to są struktury z kory mózgowej, które komunikują się z hipokampem. Tak naprawdę ten obraz wygląda tak, to już jest dla ekspertów. Tych struktur jest dużo więcej i tych połączeń nerwowych jest dużo więcej. Natomiast oczywiście to już jest dla koneserów. To jest i okazało się właśnie, że taki bardzo mały fragmencik kory mózgowej, tutaj oznaczony jako MEA, nazywa się to przyśrodkowa kora śródwęchowa, wysyła swoje połączenia, wysyła swoje aksony właśnie do hipokampa. I zaczęto się interesować tą korą. Widzicie, szczur sobie biega, ale ten neuron, no czasami się tam gdzieś pomyli, ale generalnie widać, że odzywa się tylko w samym środku tego pola, ten jeden pojedynczy, ten konkretny neuron, tak? A potem, tutaj jest ta niteczka, to jest oczywiście trasa, po której ten szczur biega, on sobie biega, zbiera sobie smakołyki, bo oczywiście czasami mu się nie chce współpracować, rzuca się mu wtedy rozgotowany ryż albo chrupki. Wracamy do naszego labiryntu. O, już biegnie. Tutaj dostaje mleczko skondensowane, pobiera nagrodę, otwierają się drzwiczki
No właśnie, ona już wie, że dalej tam biegnie dalej, drzwiczki się zasuwają i tak w kółko można ją trenować przez wiele godzin, ona to uwielbia, szuka sobie tych miejsc, gdzie ukrywamy dla niej nagrodę. To jest bardzo krótki klip, nie chciałem przedłużać, niepotrzebnie, dobrze. A teraz zobaczmy, jeszcze raz mamy to samo i tym razem nagrywamy komórki nie z hipokampa, czyli nie te komórki mapujące, ale te, które są w korze śródwęchowej. Czy one będą miały inną charakterystykę? Ano zobaczmy. To jest szczur, ma elektrodę, widać kabelek, którym jest podłączony do rejestratora. No i widzimy, że to wygląda troszkę inaczej. Za chwilę ten obraz przyspieszy, bo to jest sesja 10-minutowa, więc trzeba było ją przyspieszyć. Chodzi, zbiera, tu koledzy rzucają, widzicie, rozgotowany ryż. No dobrze, teraz przyspieszamy. Widzimy już, że to nie jest to samo. To nie są komórki miejsca, tak jak tamte. Tylko wyglądają inaczej, ale to nie jest chaos, to nie jest przypadek. Widzimy, że aktywność tego konkretnego neuronu formuje bardzo specyficzny kształt. Widzicie, heksagonalny albo trójkątny, można powiedzieć, tak? I jest ona bardzo regularna, nie jest przypadkowa. Co to oznacza? To oznacza, że ten neuron potrafi odmierzać przestrzeń. On wie, że szczur przeszedł z miejsca tego do tego, i przeszedł z tego do tego i jest w stanie pokazać szczurowi mniej więcej jaką drogę przemierzył w obrębie tego pola. A więc jego aktywność, gdybyśmy chcieli pokazać ją w formie kropeczek i niteczek, wyglądałaby tak, a w formie takiej mapy termicznej, nazywamy ją mapą termiczną, wyglądałaby tak. A więc jest to w ogóle samo z siebie piękne, ponieważ tego typu wzory zawsze wzbudzają emocje naukowców, ponieważ jest to regularny, piękny wzór, który wytworzyła natura. Prawda? No i dlaczego to jest takie fajne? No to jest informacja uproszczona. Ona nie mówi szczurowi, gdzie jest dokładnie, prawda? Ale mówi mu, ile przemierzył od jakiegoś tam punktu, tak? Czyli jeżeli szczur przeszedł stąd tutaj, to ta komórka odmierzyła mu tę odległość czterokrotnie, więc szczur wie, jakie odległości pokonywał, można powiedzieć, prawda? No więc te komórki siatki, bo takie nazwano, komórki siatki wyglądają w ten sposób. Gdybyśmy wzięli go do większego pudełka, można byłoby ich zarejestrować dużo więcej. No są różne komórki siatki, mają różną odległość między węzłami, różną orientację, czyli mogą się przekręcać, no i oczywiście mogą być przesunięte względem siebie. Dlaczego to tak podekscytowało naukowców? Naukowcy lubią, jeżeli to, co zaobserwują, sugeruje funkcję, tak? I kiedy odkryto podwójną helicę DNA, to najbardziej ekscytujące w niej było oczywiście to, że ona była piękna i regularna, ale było to, że jej struktura sugerowała funkcję. Od razu pokazała, w jaki sposób DNA się namnaża, w jaki sposób z DNA możemy przejść do RNA, do białek. Tak samo tutaj od razu powstała hipoteza, że jeżeli mamy takie niespecyficzne komórki, takie siatki, to zobaczcie, jeżeli byśmy mieli dwie kategorie takich siatek, na przykład siatkę dużą i siatkę małą, i nałożyli je na siebie, tak? Czyli gdyby nasza komórka miejsca w hipokampie otrzymywała informacje od tej i od tej, to już byłby jakiś tam asymetryczny wzór. A gdybyśmy tak, to była hipoteza zaraz po odkryciu komórek siatki, gdybyśmy tak nałożyli pięć różnych rodzajów, to zobaczcie, z takich regularnych, ale niespecyficznych siatek stworzylibyśmy sobie coś, co już zaczyna nam przypominać tą specyficzną komórkę miejsca. Jakbyśmy ją jeszcze trochę podkręcili, to zobaczcie, wychodzi nam, czyli nam się wylicza to z tego. To było dlatego takie bardzo ekscytujące. Co się potem okazało? Okazało się, że ta hipoteza, że jest pięć różnych kategorii, okazało się, że ta dwójka młodych ludzi przeprowadziła eksperymenty, żeby to zweryfikować. Okazało się, że są cztery rodzaje komórek siatki, od najmniejszych do największych. One mają zwiększone odstępy pomiędzy sobą i faktycznie z tych czterech rodzajów komórek siatki, tak jak to ma miejsce w kódce szyfrowej, można tworzyć bardzo wiele różnych rodzajów komórek miejsca, czyli tych bardziej specyficznych. Więc podsumujmy sobie tę część wykładu. Mamy te komórki siatki, mamy komórki miejsca, z których one się wywodzą, ale mamy też inne neurony. Odkryto też przy okazji neurony, które tylko i wyłącznie były aktywne, gdy szczur dochodził do granicy, której nie mógł pokonać. Tak? Te neurony nazwano komórkami granicy. I były też neurony, które były aktywne tylko w tym przypadku, gdy szczur miał głowę zwróconą w konkretnym kierunku. Więc tu mamy na przykład taki neuron, który
w umownym północno-wschodnim kierunku, gdy szczur był zwrócony, on był aktywny, ale jak się szczur obrócił w każdą inną stronę, ten neuron był nieaktywny. I na koniec komórki miejsca, czyli te, które mapowały nam przestrzeń. Innymi słowy, w aktywności neuronów w mózgu możemy... Aha, jeszcze chwilę o odkrywcach. To był właśnie John O'Keefe, rok 1974, a następnie 30 lat trzeba było czekać, żeby zlokalizować te neurony siatki. Także niestety czasami bardzo długo od odkrycia do odkrycia się poruszamy. I małżeństwo Maybrit i Edwarda Moserów odkryło te dwa rodzaje neuronów. Natomiast Jeff Taube był odkrywcą neuronów kierunku. Ci troje dostali Nagrodę Nobla, a Jeff Taube niestety musiał obejść się smakiem. Jest to bardzo przykre, ale niestety reguły są takie, że Nagroda Nobla może być dzielona co najwyżej pomiędzy troje naukowców. I właśnie dlatego, że ten model, w jaki sposób płynnie i pięknie od komórek siatki możemy przejść do komórek miejsca, on też oczywiście z całą pewnością miał wpływ na decyzję Komitetu Noblowskiego. Więc wracając do naszej mapki, mamy w naszym mózgu siatkę, niczym siatkę kartograficzną, mamy granice, niczym kontury na mapie, mamy komórki miejsca, które określają nam zawartość tej mapy, no i możemy tę mapę zorientować, wiemy za każdym razem, w którym kierunku jesteśmy. A więc w aktywności naszych neuronów, przesyłaniu przez nie impulsów, możemy odnaleźć ślady tych wszystkich elementów mapy, która dla nas jest tworem takim dosyć abstrakcyjnym, tak, na początku. No nie wiemy dokładnie, co to jest ta mapa mózgu, teraz już wiemy. One wszystkie się znajdują, gdzie tutaj właśnie pan Lashley próbował je znaleźć, a one się znajdują w takim zawijasie, trochę pod powierzchnią kory mózgowej. Tu znajdują się w hipokampie komórki miejsca, tu kora śródwęchowa, komórki siatki, granicy i kierunku. Oprócz tego odkryto jeszcze komórki prędkości, a więc taki szczur był zmuszony do biegu z różną prędkością na takim pasie transmisyjnym i okazało się, że były w tych strukturach również neurony, które tym częściej były pobudzane, im szybciej biegł ten szczur. Tu widzimy, biegnie pomału, częstotliwość jest mała, biegnie szybko, częstotliwość jest duża, a więc neurony, które kodowały prędkość. Dalej, Albert Sao odkrył w sąsiednim fragmencie kory komórki, które odmierzają czas. Każda z nich z pewną regularnością, widzicie, zwiększała i zmniejszała swoją częstotliwość wyładowań. Zobaczcie, ta robiła to szybciej, ta robiła wolniej. Każda z nich miała inny, kodowała jakby inny przedział czasowy, ale każda z nich, można powiedzieć, taktowała czasowo, taktowała szczurowi ten czas. No dobrze, wszystko fajnie, wracamy do tych komórek siatki, ale czy te komórki siatki, no bo na razie nie odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, czy one mogą stanowić mapę, pokazywać nam naszą lokalizację, ale czy one są w stanie ją zapamiętać? To znaczy, jeśli zabierzemy tego szczura z naszego pudełka eksperymentalnego i przyniesiemy go tam za tydzień, czy ta siatka będzie wyglądała tak samo? No bo jeśli ona będzie wyglądała zupełnie inaczej, to nie będzie oznaczało, że ona nie koduje niczego długoterminowo, tylko na przykład na godzinę czy pół. No jest takie eksperymenty oczywiście zostały przeprowadzone. Szczury najpierw były rejestrowane w pudełku A, tym, o którym widzieliście, a następnie były przenoszone do pudełka B, które miało w środku taki cylinder, więc było okrągłe, i z powrotem do pudełka A. No i co się okazało? Że w hipokampie te nasze neurony miejsca, mamy pięknie zarejestrowany neuron miejsca, po przeniesieniu go do innego pudełka, oczywiście jest ten neuron aktywny w innym miejscu, bo szczur wie, że nie jest w tym samym miejscu. Szczur sobie to jest jakby równoznaczne z tym, że szczur sobie zdał sprawę, że jest w innym miejscu, prawda? Natomiast po powrocie okazuje się, że ten neuron znowu jest aktywny w tym samym miejscu, a więc szczur sobie to miejsce zapamiętał. Podobnie w korze śródwęchowej mamy siatkę, która została narysowana przez szczura w tym pudełku. Następnie ona się troszkę przemieszcza w tym nowym, ale kiedy wracamy do tego pudełka pierwszego, znowu jest w tym samym miejscu. A więc ten system rozpoczyna odmierzanie, to odmierzanie, które tutaj widzimy, rozpoczyna je w tym samym miejscu i jakby w tych samych miejscach lokalizuje te węzły. Co jest bardzo ważne, to jest fundament naszej pamięci przestrzennej, prawda? I
Teraz jeszcze wrócę do tego, bo jeszcze raz mamy tą mapę w mózgu szczura. Pokazywałem Państwu, że tu jest taki ten hipokamp, on jest złożony z trzech takich pól podjednostek. No, te 30 lat naukowcy stracili właśnie na tym, że studiowali i szukali tych różnych innych neuronów w hipokampie i ich nie znaleźli. Ale udało mi się dokonać kilku bardzo ciekawych odkryć dotyczących tego, w jaki sposób zbudowany jest ten hipokamp i do czego on tak naprawdę jeszcze może służyć. Teraz pozwolę sobie na chwilę, zamknąć i pozwolę sobie poczekać, czy Państwo się przyjrzą temu obrazkowi. Kto z Państwa chociaż przez chwilę myślał, że to jest Pałac Kultury i Nauki w Warszawie? A czy ktoś z Was w ogóle myśli, że to jest Pałac Kultury i Nauki w Warszawie? Nie. A czy ktoś z Państwa przez chwilę chociaż myślał, że to jest Pałac Kultury i Nauki? Na pierwszy rzut oka. Ja mogę powiedzieć, że podnoszę rękę. Mimo, że ja przygotowałem ten slajd, niestety mamy, każdy z nas patrząc pobieżnie na ten budynek, przez chwilę przynajmniej patrząc tylko po jego konturze, myślał, że to jest Pałac Kultury i Nauki, który oczywiście wygląda zupełnie inaczej. Ma zupełnie inne proporcje, jest kompletnie inny, ale ma kształt, ten budynek jest też Pałacem Kultury i Nauki, tylko że w Rydze jest taki ogólnie pałac kulturo-naukowaty, prawda? Ale kiedy się zaczęliśmy przyglądać bliżej, okazało się, że nie to proporcje, nie ten kolor, brak zegara, no wszystko jest inne tak naprawdę. No i właśnie to jest ciekawe, bo okazuje się, że nasz mózg musi jednocześnie dokonywać operacji, które są wzajemnie sprzeczne. Co to oznacza? No więc jeżeli widzimy coś, co jest podobne do czegoś, co już znamy, to możemy to rozróżnić, możemy stwierdzić, że to jest coś zupełnie innego, ale może czasami by się przydało też, żebyśmy te rzeczy kategoryzowali do czegoś, co jest wspólne, prawda? Więc jeżeli mamy coś, co pamiętamy i coś, co widzimy, to możemy to rozdzielić, możemy stwierdzić, że są dwie rozdzielne rzeczy, ale możemy to uwspólnić, możemy stwierdzić, nasz mózg może stwierdzić, że ta część wspólna jest wystarczająco duża, żebyśmy to zaklasyfikowali do tej samej kategorii, żebyśmy to uznali za jedno. Dziwne, prawda, że musimy robić te dwie rzeczy. Zaraz wrócę do tego, jaka jest ekologiczna, nazwijmy to, wartość tego. Ale właśnie dlatego hipokamp ma te podzespoły, podjednostki, że każda służy do czego innego. Ta pierwsza, do której trafia informacja od kory śródwęchowej, ma za zadanie robić to, a więc wszystko zapamiętywać jako nowość, jako nową, odróżniać, wypatrywać szczegółów i rozróżniać. A więc jeżeli różnica w tym, co widzimy i tym, co pamiętamy, jest nawet mała, on ją zwielokrotnia. Także zawsze będzie prowadził do rozdziału wzorców. Natomiast CA3, kolejne pole, wręcz przeciwnie, jeżeli ta różnica jest mała, a więc kiedy popatrzyliśmy pierwszy raz na ten budynek, to zaobserwowaliśmy tylko jedną jego właściwość, a mianowicie obrys. I ten obrys był wystarczająco podobny do obrysu, który znamy jako Pałac Kultury, że zaklasyfikowaliśmy go, że pominęliśmy wszystko inne i zaklasyfikowaliśmy go jako Pałac Kultury. Ale kiedy zaczęliśmy się przyglądać uważniej i analizowaliśmy inne rzeczy, kolor, proporcje, brak zegara itd., to nasz mózg otrzymywał coraz więcej informacji i zobaczcie, ta krzywa idzie w górę i z zieloną z dopełnienia wzorca przechodzi na żółte, na rozdzielenie wzorca. Czyli w tym miejscu połapaliśmy się, że to nie jest Pałac Kultury, tylko to jest coś innego. Jednym to zajęło krócej, innym dłużej. Ale każdy z nas przeszedł przez tę ścieżkę. I dlatego fajnie jest mieć te trzy struktury, ponieważ nasz mózg jest dzięki temu bardziej elastyczny. A po co to się może przydać? A wyobraźmy sobie na przykład, że jesteśmy gryzoniem i żerujemy sobie gdzieś w lesie i widzimy coś takiego. Tak? Co to jest? No to jest wąż, prawda? Ale równie dobrze mogła to by być gałąź. Na wszelki wypadek dobrze jest, przynajmniej zanim się temu dobrze nie przyjrzymy, założyć, że to jest wąż. Bo jeśli nie założymy tego, to może być to nasza ostatnia myśl w życiu, że to nie wąż. Na wszelki wypadek lepiej jest założyć, że to wąż. Na chwilkę przestać się poruszać, bo to jest odruch obronny u gryzonia i przyjrzeć się dokładniej. I może wreszcie zaczniemy analizować, zobaczymy, że tu jest głowa, oko i tak dalej, czyli wąż. Ale gdyby tego nie było, no to zakładamy, że to gałąź, możemy poruszać się dalej. Czyli te dwie funkcje są bardzo przydatne. I jeszcze podam Państwu jeden przykład. Czasami są to funkcje wyuczone. Na przykład nie wiem, czy ktoś z Państwa lubi zbierać grzyby, bo ja na przykład bardzo lubię, a moja córka jest już mega wytrawną grzybiarą. Widzimy tutaj dwa zdjęcia lasu.
I dla niewprawnego oka te dwa zdjęcia lasu są po prostu zdjęciami lasu i tyle. Ale dla grzybiarza, który już ma wprawne oko, on już wie, czego szukać tu pod tymi brzuskami, tak? Czego szukać w tym zagajniku, tutaj co się może znaleźć. Czyli innymi słowy, dla większości ludzi mamy dopełnienie wzorca, mamy o, las, jesienny las. Ale dla kogoś, kto jest już wprawiony w grzybobraniu, to są już konkretne fragmenty lasu, nawet fragmenty, typy poszycia, a pewnie gdy ktoś się interesuje, nie wiem, dendrologią na przykład, to jeszcze ciekawsze mógłby z niego fragmenty wyłuskać. I teraz trochę pozwoliłem sobie na dygresję, troszeczkę odejdę od tematu pamięci przestrzennej sensu stricto. Chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnej ciekawej rzeczy, którą się zacząłem ostatnio interesować i która na pewno też Państwa zainteresuje i związana jest właśnie z tym. Mianowicie, dlaczego tak jest? Dlaczego jedni widzą coś, a drudzy widzą coś innego? Dlaczego jedni widzą pałac kultury, a drudzy widzą, powiedzmy, inny budynek? To jest pan René Magritte, jeden z wielkich surrealistów. On namalował taki obraz, zdradzieckość obrazów, tak? To jest wizerunek fajki, podpisany to nie jest fajka. Pan Magritte chciał powiedzieć, że to nie jest że obiekt namalowany nie jest faktycznym obiektem, jest reprezentacją obiektu na płótnie, na kartce. Ja do tego dorzucę jeszcze jedną myśl, że to nie tylko nie jest fajka, to nie tylko nie jest obraz fajki, to jest obraz fajki, który nasz mózg zarejestrował i wytworzył. Czyli to jest nie tylko jest to podwójna nie fajka, można powiedzieć. Prawda? A dlaczego tak jest? Otóż, proszę Państwa, muszę Państwu podzielić się teraz z Państwem takim bardzo, jakby to powiedzieć, frapującym, nazwijmy to, frapującą obserwacją. No, robiologowie wiedzą już od dawna. Jesteśmy jako ludzie dumni bardzo z naszej kory mózgowej, pięknej, pofałdowanej, która umożliwia nam wspaniałe odkrycia, loty w kosmos, leczenie wielu chorób. I proszę Państwa, ta kora mózgowa jest tutaj, widzicie, jest jej przekrój, pięknie pofałdowana. Ale czy zdajecie sobie Państwo sprawę, że w wielu przypadkach, na przykład takich jak zmysł wzroku, ta kora wzrokowa nie ma dostępu do całej informacji, którą przekazują nasze oczy. Nasze oczy rejestrują jakiś tam obraz, powiedzmy, tego jabłka i przekazują je, proszę Państwa, przez taki tutaj coś, co nazywa się ciało kolankowate boczne. Ważna jest nazwa. Ważne jest, że ten element jest strukturą podkorową, która tak naprawdę była już u gadów. To jest element tak zwanego gadziego mózgu. I proszę Państwa, ten gadzi mózg z tej ogromnej złożoności obrazu na siatkówce redukuje go do bardzo wielu prostych, jakby to powiedzieć, krawędzi, kolorów. On go redukuje do takich, powiedzmy, rozmiarów, jakie są potrzebne krokodylowi, żeby złapać swoją jakąś zwierzynę. I ta nasza kora mózgowa musi to z powrotem rozkodować. Musi się wznieść na swoje wyżyny, jeśli mogę tak powiedzieć, żeby z tego prostego obrazu, z tego obrazu, który został, to tak jakbyśmy nagrywali coś wysoko rozdzielczą kamerą, a następnie przegrywali to na kasetę VHS, a następnie z tej kasety VHS musiałby jakiś super procesor odczytać to, co było na tej kamerze wysokiej rozdzielczości. I tak właśnie funkcjonuje niestety nasz układ wzrokowy i w ogóle nasz system zmysłów. I to powoduje niestety, że tak to wygląda mniej więcej na schemacie. To jest nasza piękna kora mózgowa, kresomózgowie, ale tu pod spodem, międzymózgowie, to są właśnie te elementy, których widzicie jest dosyć sporo. Płazów, gadów, nawet jeszcze u ptaków. U nas jest całkowicie zakryta przez kresomózgowie, ale tam ono jest i przez nią przechodzą niestety te wszystkie informacje. Jakie są tego konsekwencje? Spróbuję Wam pokazać to na kilku przykładach. To są dwie kreski. Czy one są równe, czy nierówne? Równe są, tak? Ale czy wydają się Wam nierówne? One na pierwszy rzut oka wydają się równe. Gdybyśmy zlikwidowali te... Dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że mózg ludzki jest przyzwyczajony do koncepcji perspektywy, tak? Cokolwiek jest
jest dalej, jest mniejsze. Więc jeżeli coś się zwęża do nieskończoności, do widnokręgu, to wydaje się, że pomimo to, że one są równe, wydaje nam się, że ta jest większa. A teraz zobaczmy kolejne złudzenie. Która z tych kropek pomarańczowych jest większa? Prawa, prawda? Jest to ewidentne, że prawa jest większa. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że prawa kropka jest większa. Ale zobaczcie, jak zdejmę. One są całkowicie równe. Słuchajcie, jest to zdumiewające, bo można to sobie przeklikiwać w prawo i w lewo tysiące razy. Przecież ja sam przygotowałem ten wykład, widziałem to 200 razy już. I tak, mimo tego, że wiem, mój zmysł wzroku mnie oszukuje. Ponieważ mnie się wydaje, no jestem, gdybym tylko miał prawie w moim zmyśle wzroku, musiałbym powiedzieć, że ta kulka jest większa. A nie jest. I słuchajcie, to ilustruje doskonale niedoskonałość naszego mózgu. Nasz mózg jest wspaniały jako procesor obliczeniowy, ale niestety dostęp jego do danych jest mocno opóźniony, bym powiedział, jest upośledzony, właśnie tego słowa mi brakowało. Dlaczego tak jest? To oczywiście jest pewna spekulacja, ale generalnie uważa się, że to złudzenie polega na tym, że w świecie zwierząt porównania muszą być szybkie i trafne. Jeżeli na przykład pawica wybiera sobie pawia z największym ogonem, to zazwyczaj ma grupę pawi i wybiera, które są mniej więcej równe, tak? A jeden może mieć mniejszy, no do tego ona wyeliminuje. Raczej rzadko zdarzają się w świecie zwierząt porównania, w których jednocześnie porównujemy coś takiego i coś takiego. Po prostu mózg gadzi, czy mózg ptasi nie wyewoluował, żeby dokonywać tego typu skomplikowanych porównań. Wyewoluował, żeby dokonywać tego porównania i tego porównania, ale już to razem ze sobą słabo. I widzicie, że nawet my nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć niestety. To jest mała dygresja, dlatego będę ją kończył za chwilę. Natomiast chciałbym powiedzieć, do czego to prowadzi. To prowadzi do całego szeregu bardzo poważnych konsekwencji w naszym życiu. Nasz mózg niestety czasami działa jak mózg gadzi, albo jak mózg staczy, ale z dostępem do gadzich danych. I to powoduje, że bardzo często nasze decyzje, które podejmujemy, są decyzjami błędnymi. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie obiektywnie przeanalizować rzeczywistości. Te błędne decyzje nazywają się błędami poznawczymi. Poczytajcie sobie Państwo, to jest temat rzeka. To jest ilustracja przez panią Olę Herzyk narysowana, która jest doktorantką w Krakowie. Na przykład, jedzie pan samochodem i mówi, owaj przed zamachami, lepiej unikać metra samolotu w zatłoczonych miejsc. Wtedy do samochodu oczywiste jest, że jest dużo większe prawdopodobieństwo, że można zginąć w wypadku samochodowym niż w jakimkolwiek lotniczym albo w szczególności w zamachu terrorystycznym. Natomiast gdzieś tam w naszym mózgu mechanizmy biologiczne, odziedziczone po gadach, odziedziczone po ptakach, czy głównie po gadach tak naprawdę, powodują, że nam się wydaje, że tak jest właśnie bezpieczniej, że tak jest lepiej. Nie jesteśmy w stanie obiektywnie przeanalizować rzeczywistości. Nie jesteśmy się w stanie czasami wznieść poza ten nasz gadzi mózg. Słuchajcie, to jest takie drzewko błędów poznawczych. One, to jest w języku angielskim slajd. Wrzuciłem go dlatego, że on ładnie wygląda i on pokazuje, ile jest tych błędów poznawczych. Jest ich całe mnóstwo. Ostatnio właśnie miałem wykład na ten temat. To jest temat na osobny wykład, ale chciałem ten temat trochę poruszyć, żebyśmy zrozumieli, jak niedoskonałym narządem jest nasz mózg i jak bardzo często jesteśmy przez niego wiedzeni na manowce. Do tego jeszcze mamy inne elementy tego mózgu, nazwijmy to gadziego. Mamy tutaj, znowu wróciłem do tej mapy, wróciłem tutaj do tej mapy naszych okolic. Zaznaczyłem taki punkt, z którym mam bardzo dobre skojarzenia. Kiedy byłem na studiach, to Wydział Biologii był jeszcze tutaj na Obożnej i tam po drugiej stronie, dokładnie w tamtym oknie, mieliśmy zajęcia z mikrobiologii w piątki. I po tych zajęciach chodziliśmy do cukierni Pomianowskich, która była właśnie tutaj. Teraz już jej nie ma, jest na Żoliborzu, ale wtedy była i kupowaliśmy wuzetki i pączki i różne inne rzeczy. I dzisiaj po 20 paru latach, dokładnie 24 lata temu chodziłem tutaj na zajęcia z mikrobiologii i jeszcze wspominam to miejsce, ponieważ tam było dobre, tam było smaczne.
I proszę Państwa, to ma swoje uzasadnienie. Otóż wracamy do naszego hipokampa, do naszych pól miejsca, do naszej mapy. Okazuje się, że układ nagrody, który siedzi w tym gadzim mózgu, on bardzo mocno stymuluje nasz hipokamp. A więc doznania, które zapamiętujemy, które były związane z przyjemnością, z nagrodą, oczywiście, że będą się lepiej kodowały, bo przy ich odtwarzaniu, przy ich wspomnieniu mamy dodatkowo jeszcze sygnał z tego mózgu związanego z nagrodą. Tak? Tutaj mam jeszcze dwa takie miejsca zaznaczone. To jest miejsce na Obożnej, gdzie był dziekanat, gdzie był mój egzamin magisterski. Więc też mam z nim związane pewne emocjonalne wspomnienia. A tutaj jest Pałac Kazimierzowski, którym dwa lata temu dostałem bardzo sympatyczną nagrodę dzieci z Uniwersytetu Dzieci Warszawskiego, przynajmniej nagrodę dla najlepszego wykładowcy. Więc też bardzo przyjemne, pozytywne emocje. A więc właśnie, z tymi dwoma miejscami... To już historia, bardzo dziękuję. Z tymi dwoma miejscami związane są też emocje. I okazuje się, że siedlisko emocji, które nazywa się ciało migdałowate, widzimy tutaj znowu fajny, bardzo fajny trójwymiarowy rysuneczek, znajduje się zaraz obok hipokampa, słuchajcie, zaraz obok niego. No i oczywiście ono przesyła swoje informacje, komunikuje się z hipokampem. A więc jeżeli coś się wydarzyło w moim życiu, co było nacechowane emocjami, czy pozytywnymi, czy negatywnymi, to łatwiej mi będzie to zapamiętać. Te komórki miejsca, które tam są, one będą dodatkowo stymulowane, dodatkowo pobudzane przez komórki kodujące, neurony kodujące emocje. Podam Państwu kilka przykładów. To jest przykład, który lubię opowiadać, chociaż jest zupełnie może dla Państwa abstrakcyjny. Rok 82, Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Oslo. Holmenkollen, bieg na 50 km mężczyzn. Ten pan nazywa się Odvar Bra, jest norweskim biegaczem. Ten pan tutaj z tyłu jest zawodnikiem radzieckim. Odvar Bra biega na stadion i co się dzieje? Łamie mu się kijek. No oczywiście nadzieje na medal już prawda, legły w gruzach, wydawałoby się, ale ktoś podaje mu kijek, pan Odvar łapie kijek, wbiega równocześnie na metę z Rosjaninem i zdobywają wspólnie, nie było jeszcze wtedy fotokomórek, wspólnie zdobywają złoto. Gdybyście się zapytali jakiegoś Norwega, który ma no powiedzmy powyżej 40, tak, gdzie był w momencie, gdy Odvar Bra złamał kijek, każdy z was by powiedział, by wam powiedział, gdzie był wtedy. Czyli na przykład mówił, no byłem w kuchni, siedziałem przed telewizorem, byłem w knajpie znajomymi. Każdy Norweg wie, gdzie był, gdy Odvar Bra złamał kijek. To taka anegdota właśnie, ponieważ Maybrit i Edward są Norwegami i tam właśnie dokonała się dosyć spora część tych badań, to przywołuję tę historyjkę, ale my dużo lepiej znamy tę historyjkę. Każdy z nas jest mniej więcej w stanie powiedzieć, gdzie był i co robił, gdy ten pan pojawił się na ekranie telewizora. To był bardzo emocjonalny moment dla wielu Polaków, więc oczywiście każdy z nas to pamięta. Czyli te emocje, ten dodatkowy ładunek emocjonalny ułatwia kodowanie przestrzeni, ułatwia kodowanie naszych wspomnień epizodycznych. No dobra, ale teraz jeszcze taka kolejna, powiedzmy, dygresja, chociaż ona zmierza w kierunku, który pewnie Państwa zainteresuje. No dobrze, te wszystkie badania były na szczurach, tak? Szczur to jednak mimo wszystko nie jest człowiek. Czy u ludzi to wygląda podobnie, prawda? No więc badania nad ludzkim hipokampem prowadzone były właśnie głównie na pacjentach takich jak HM, a więc ludziach z amnezją. I one bardzo dużo były w stanie pokazać, jak wyglądają skutki nieposiadania hipokampa. Natomiast jak wyglądają skutki posiadania hipokampa, to troszkę trudniejsze. Pani Eleanor Maguire prowadziła badania na londyńskich taksówkarzach. W Londynie, żeby dostać licencję taksówkową, trzeba znać bardzo dobrze miasto. Jest to niełatwe, otrzymanie takiej licencji. I kiedy do dyspozycji naukowców trafił rezonans magnetyczny funkcjonalny, fMRI tak zwany, ona tych taksówkarzy wkładała do rezonansu i pozwoliła im jeździć taksówką po mieście wirtualnym, tak? Czyli przy pomocy joysticka czy klawiszy, oni wirtualnie poruszali się po faktycznym Londynie, to znaczy ten Londyn został zmapowany do formy gry trójwymiarowej. I okazało się oczywiście, że u taksówkarzy londyńskich hipokamp był dużo bardziej aktywny i nawet też dużo większy, czyli więcej było tam połączeń nerwowych. No ale to rozdzielczość tego nie jest taka fajna jak u szczura. Nie można zobaczyć pojedynczych neuronów. Nie można człowiekowi przecież wprowadzić drucika gdzieś tam głęboko i mierzyć tych potencjałów, tych prądów. No a może jednak można. Okazuje się, że
W pewnych określonych sytuacjach komisja etyczna wydała zgodę na tego typu eksperymenty, a konkretnie chodzi o osoby, które dzisiaj borykają się z podobnym problemem jak pacjent HM kilkadziesiąt lat temu. Dzisiaj wiadomo, że wycinanie hipokampa całego nie jest dobrą koncepcją chirurgiczną, raczej niespecjalnie poprawi komfort życia pacjenta, ale okazało się, że to nie cały hipokamp jest źródłem epilepsji. To zazwyczaj jakiś bardzo malutki jego fragment rzędu milimetrów. I można by tam wstawić te elektrody, prawda, żeby one słuchały tego hipokampa i czekały, w którym miejscu pojawi się to ognisko epilepsji. I tak się dzieje. Ludzie mają zaimplantowane całe wiązki tych elektrod, które siedzą w hipokampie i czekają, aż pojawi się napad padaczkowy i wtedy one są w stanie zarejestrować, w którym miejscu, skąd ten napad pochodzi i wtedy można dokonać bardzo precyzyjnej interwencji. Natomiast oczywiście jak nie ma padaczki, to ci ludzie są ciągle, ponieważ mają podłączone te elektrody do czaszki, mają tu porobione dziury i tak dalej, no siedzą i się nudzą. No więc co myśli naukowcy? Dajmy im wirtualną rzeczywistość i zobaczymy, co się wydarzy. Tak to mniej więcej wygląda, więc ci ludzie dodano im w ramach eksperymentu taką wirtualną rzeczywistość, miasteczko złożone dosłownie z dwóch ulic na krzyż i były tam różnego rodzaju sklepy, kawiarnie i chodzili sobie wirtualnie po tym miasteczku i okazało się, że podobnie jak u szczura chodzącego w pudełku, mamy miejsca, jeżeli byśmy przysłuchiwali się indywidualnym neuronom, mamy miejsca, w których te indywidualne neurony świeciły czy były aktywne specyficznie. Czyli innymi słowy, ten system, który istnieje u szczura, również istnieje u człowieka. Podobnie, jeśli chodzi o komórki siatki, tym razem dano im do dyspozycji taką arenę, żeby można było te komórki siatki ładnie namierzyć i okazało się, że rzeczywiście, zobaczcie, bardzo zbliżona aktywność do tej, którą pokazywałem u szczurów. Czyli innymi słowy, u człowieka jest bardzo podobnie. Można ekstrapolować te dane ze szczura na człowieka. Ale wydaje się, i na tym teraz są prowadzone prace, że jednak ta mapa rzeczywistości u człowieka nie jest taka prymitywna, nazwijmy to, jak u szczura. Szczur jednak ma dosyć ubogi repertuar, powiedzmy, zachowań, tak? Potrzebuje zjeść, potrzebuje się rozmnożyć, potrzebuje się zaopiekować potomstwem. No nie tworzy generalnie kultury, cywilizacji. Więzi społeczne istnieją, ale nie są one jakoś tak rozbudowane jak u człowieka. One zazwyczaj się ograniczają do kilku czy kilkunastu osobników z własnego stada. Wydaje się, że u człowieka ten hipokamp pełni rolę mapy dużo większej niż tylko mapa naszego środowiska. A komórki siatki, to jest ostatnia teoria, to są dosłownie najnowsze prace, mogą mierzyć i kategoryzować nie tylko naszą przestrzeń, ale także różnego rodzaju obiekty czy kategorie obiektów, z którymi mamy do czynienia. Tu jest na przykład samochodów, tak? Mamy samochody małe i duże i mamy samochody z małą mocą silnika i z dużą mocą silnika, tak? I mamy na przykład samochód Formuły 1, który jest stosunkowo mały z dużą mocą silnika i mamy ciężarówkę, która jest duża z dużą mocą silnika i tak dalej. Jeżeli jesteśmy w stanie, to jest troszeczkę abstrakcyjne w tym momencie i to jest na razie stricte teoretyczne rozważanie, jeżeli jesteśmy w stanie mierzyć przestrzeń, mierzyć odległości, jeżeli ten system jest w stanie mierzyć odległości między punktami na podłodze, tak? Czyli jeżeli idę, to te neurony wiedzą, że jestem tu lub tu lub tu, to może też jest w stanie mierzyć odległości pomiędzy takimi abstrakcyjnymi kategoriami jak mały samochód, duży samochód albo mały silnik, duży silnik i w tym momencie kategoryzować nam nie tylko przestrzeń wokół nas, ale w ogóle wszelkie obiekty, które wokół nas się znajdują. To jest hipoteza śmiała dosyć, ale trwają prace nad jej weryfikacją, nad jej uzupełnieniem. No, z całą pewnością możemy powiedzieć, że ten system kodowania pamięci przestrzennej to nie tylko są ulice, place, budynki, ale także wszystko, co się wokół, co się w nich dzieje. Więc na przykład to są zdjęcia z miejsc, w których miałem przyjemność pracować w trakcie mojej pracy naukowej, a więc na Apol, Lwów, Los Angeles i Trondheim. Trondheim to jest właśnie to miejsce, gdzie dokonano tych przełomowych odkryć, komórki siatki zostały tam odkryte. I kiedy myślę o Trondheim, to na pewno nie myślę tylko o ulicach, o kościołach, o placach, ale myślę o tym, jakich ludzi tam poznałem. Myślę o dokonaniach tych wszystkich ludzi, z którymi miałem przyjemność współpracować, których część pokazywałem Państwu na zdjęciach, jako odkrywców tych różnych aspektów pamięci przestrzennej. I to jest moja mapa, tak? To jest moja mapa, mapa mojego życia, mapa moich interakcji społecznych i do tego właśnie służy nam system kodowania pamięci przestrzennej.
Tu jeszcze chciałem dorzucić na koniec kilka pozycji literaturowych przy okazji Dnia Mózgu. To jest klasyka Oliver Sacks, mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. To jest również klasyka właśnie dotycząca błędów poznawczych, książka Pułapki Myślenia oraz książki profesora Wytulaniego, chyba nie muszę przedstawiać, reklamować, oraz dosyć nowa pozycja, Mózg rządzi, polecam do przeczytania. Thank you.